Tak, widzowie, wyczuwam dramę. Pseudo, chyba dramę. Tak mi się wydaje, że trochę tutaj jest i z jednej i z drugiej strony memowane. Aczkolwiek nie śledziłem bardzo intensywnie tematu, mimo że coś tam było, jakieś małe poruszenie na grupie ludologów względem materiału, który został nagrany. Czym jest ludologia i jak polski YouTube wyciera nią sobie mordę? O, to tak, od razu, jakby do, do ofensywy przechodzi materiał. Od razu jakaś chyba. Szpileczka jest wbijana. Zobaczymy, czy jakieś takie dobre argumenty tu będą, czy jakiś dobry rozlew krwi będzie, bo przecież tego chcemy! Igrzyska i igrzysk! Yy, Czegoś tak to szło. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Z wideo esej w ogóle. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz, czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Na chwilę, że zainteresowałeś się mocniej grami wideo. Na tyle mocniej, że już nie tylko w nie grasz, ale i o nich czytasz. Po jakimś czasie nie starczy ci jednak zwykła czy nawet bardziej rozbudowana publicystyka. Chcesz wgłębić się w temat jeszcze bardziej od strony naukowej, od strony akademickiej. I jest to całkowicie naturalne. Gdzie więc takich specjalistycznych treści szukać? Pierwsza myśl. Internet. Internet jest przecież studnią bez dna, na pewno coś się w nim znajdzie. Wchodzisz więc na Google, wpisujesz hasło ludologia, to prowadzicie cię w pierwszej kolejności na Wikipedię, następnie do newsów wielkich portali gireczkowych o otwarciu się ludologicznych kierunków w Polsce, czy miejskiego słownika. Jak sami widzicie, mało tu konkretów, mało tu faktycznych tekstów naukowych. Kontynuujesz zatem poszukiwania. Kolejnym przystankiem YouTube. Bo przecież na pewno ktoś nakręcił wideo esej albo nagrał podcast traktujący o groznawstwie. Sprawdźmy więc to. Wpisuję termin ludologii w wyszukiwarkę i co otrzymuję? Cóż, zagraniczne treści faktycznie oferują materiały około naukowe. Widzimy podcast kanału Game Design Film z kanału, o jakże Ludologii, wykład o ludologii i narratologii Za Elena nawet esej odnoszący się do kambelowskiej podróży bohatera i umiejscawiający Zeldę w kontekstach narratologicznych i ludologicznych. Jest tu więc z czego czerpać. Załóżmy jednak mniej optymistycznie, że wciąż nie czujesz się zbyt pewnie ze swoim językiem angielskim, trudno ci zrozumieć w pełni zagraniczne treści, chciałbyś więc posłuchać o groznactwie po polsku. Wpisujmy zatem termin ludologia w wyszukiwarkę. Kurde, taki trochę przytyk z mojej strony, ale jeśli, jeśli w 2024 ty się zapewnie nie czujesz ze swoim angielskim, ale z drugiej strony chcesz jakoś bardzo zgłębiać temat gier komputerowych, to wydaje mi się, że masz bardzo źle priorytety poukładane, nie? I sprawdźmy, co otrzymam. Patologie recenzentów i drama ludologów. Analiza. Kiszak Arkadikus, łowcy gier. Najbardziej renomowany popularyzator ludologii. Kolejny ludolog upadł. Ludologiczny system oceniania gier. Ludologiczna synchronizacja mózgu. Bonkol ludolog. Prawdziwa licencja ludologa. Większość tych materiałów na kanale Kiszak albo Kiszak klipy praktycznie 100% z udziałem, czy to gościnnym, czy głównym tego oto twórcy. Wychodzi więc na to, że w Polsce posiadamy nie lada reprezentantów ludologii, prawda? No tylko, że nie. Nie no, właśnie nie, nie sugeruje, nie? Bardziej to sugeruje, że właśnie treści są ograniczone tylko do, do jednego twórcy który może i kilka kanałów prowadzi, ale nie zmienia to faktu, że no to szapoba tak naprawdę dla Zajfa, że jest w stanie tak zoptymalizować materiały, żeby one dla polskiego odbiorcy były zawsze puszowane w pierwszej kolejności, nie? To, to świadczy już o, o rzemiośle Zajfa, który zarządza kanał, kanałami Kiszaka. Dialogia, <grytologia>, widzowie, ja mówię Ludo, wy mówicie Ogia, ja mówię Bliss, wy mówicie... <grytologia> Oj, widzowie, tak jest. Ludologia zaczyna się powoli wymykać spod kontroli. Ludologia przychodzi, widzowie, do mainstreamu. Oj, tak. To jest początek bardzo długiej i bardzo pięknej drogi, którą, wsłuchajcie, przejdziemy wszyscy razem. No, my i Arkadikus, no, jesteśmy przez ludzi kojarzeni jesteśmy personami publicznymi. Ludzie będą odwoływać się do naszych wypowiedzi, ponieważ bardzo dużo osób widzi w nas swego rodzaju powiedzmy autorytet w sferze gier komputerowych i nie ma w tym nic dziwnego z uwagi na to, że nasza, ostatnie pół roku naszego istnienia w internecie doprowadziło do tego, że niejednokrotnie ludziom pokazaliśmy, że mamy rację i potrafimy coś logicznie uargumentować, ale w ogóle studia ludologiczne, Jezu, widzowie, ja to napisałem dzisiaj na Discordzie. Jestem stuprocentowo pewny, że, jeżeli, bo są takie studia w Polsce ludologiczne, że jakbym wszedł w interakcję z kimś, kto wykłada na takiej uczelni ludologicznej, to obstawiam, że to kończy się na gadaniu Wiedźmin 3, najlepszy, Polska gra super, CD-projekt LED, zajebisty, no nie? I Wiedźmin super. Ale jak wyjdziesz z kimś, jakąś głębszą polenikę na temat gier komputerowych, to na 100% będzie wychodziła to ta. I czy w Polsce, w Polsce rzeczywiście są takie legitne kierunki, czy nie wiem, czy one się nazywają, ludologia. No teoretycznie ludologia wy, wychodzi trochę dalej niż poza gry komputerowe, no nie. Chyba ludologia to generalnie chodzi o czynnościach rozrywkowych, jakich ludzie się, ludzie się podejmują, czyli no teoretycznie też i jakieś kółko graniaste i tak dalej. Nie wiem, nie jestem pewien. Zaraz pewnie ktoś, jak będzie oglądał na YouTube, to mi zrobi wykład w komentarzu, ale no, za granicą, jak ja jeszcze studiowałem, czyli dawno temu, bo to już 15 lat temu jestem po studiach, no to normalny był kierunek game studies, który zajmował się nie tylko techniczną stroną od. Game developmentu, ale też się zajmował kulturalną stroną, jakby analityczną, gier komputerowych, ich historii, skąd powstały, jak ewoluowały, na temat też technicznej strony języków, jakich się używa do tworzenia gier, i tak dalej. To nie wiem, czy w Polsce jest coś takiego, czy w Polsce no, na pewno wiadomo, że informatyka jest, nie, jak najbardziej. Informatyka może ze specjalizacją tworzenia gier komputerowych. Ale chyba od strony kulturowej jest coś takiego jak kulturoznactwo, specjalizacja gry komputerowe? Jest taki kierunek na Uniwersytecie Jagiellońskim? Ale jak się nazywa ten kierunek w takim razie? Groznactwo? Lud Ludologi... Ludoloznactwo? Ludologia? A, no nie wiedza. Tutaj też wydaje mi się, że bardzo dużo świadomości trzeba mieć na ten temat, czym tak naprawdę jest ludologia. Ponieważ yy, sam początek ludologii to są lata 80 w Stanach Zjednoczonych gdzie za pomocą pseudofilozoficznych przemyśleń dodawało się błędą narrasy gier komputerowych. Dla przykładu, Tetris i spadające w nim klocki to spadające codziennie obowiązki na przeciętnego Amerykanina, z którymi mu musi sobie radzić. Niemniej... Serio? Nie no, chyba troluję tym kiszakiem, co? Ludologia definicja. Groznactwo, game studies, inter interdyscyplinara dziedzina naukowa zajmująca się statycznym badaniem gier z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej i psychologicznej. A, groznawstwo, ale nie tylko komputerowe chyba, nie? Chyba. Tak, tak mi się zawsze ludologia kojarzyła, że to jest jakby analizowanie wszelkich gier, no czyli na, może być, też być, nie wiem, gra w Bergham może się podpiąć pod, pod ludologię. dostępne jest demo. Zresztą granie podoba się głównie sa fanom samozwańczych, youtubowych... <ślesz> Kurwa, ale oj, 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 boli. Kiszak najlepiej kapitalizuje w tym wszystkim. Właśnie ten taki, tą taką kontrowersję na jednym, tak naprawdę, słowie. No nie, która chyba najbardziej to kompletnie nie rozumieją. Ironii, sarkazmu, wszystkie te takie umysłowe wymoczki, głupio-mądre. Na zasadzie, że ja, ja mam dyplom z tego. No, no fajnie, że masz dyplom z tego. A ktoś inny, inny sobie z tego ciśnie bekę. Czy to jakby czemukolwiek ujmuje? Nie wiem, Twoim osiągnięciom? No, no nie. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. No ale filmoznawstwo to jest jeszcze co innego, nie? Ja tutaj mówię stricte, stricte o grach komputerowych. O grach, no nie? Filmu nie możemy zaliczyć do gry. Możemy zaliczyć do rozrywki, ale nie do gry. Berka możemy zaliczyć na podwórku, jak dzieciaki grają w grę. Kółko graniaste możemy zaliczyć do gier. Wszystkie tak naprawdę gry komputerowe możemy zaliczyć do gier, nie? Kurwa, dobra, to ja może tak zaznaczę, to, to nie my się mianowaliśmy tymi ludologami. To właśnie społeczność nas z nimi mianowała. My nie jesteśmy królem patriarcharnym, gdzie korona była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie, to my sami wybudowaliśmy to mocarstwo i to lud właśnie to utrzymuje. I to was kurwa boli. To nie jest tak, że ten cały mem. No bo to, to jest memowanie tak naprawdę z ludologii. To nie wzięło się od Roja, jakby kiszak to podchwycił i i ludzie to podchwycili i to się stało jakby takim znakiem znakiem rozpoznawczym tam tego nurtu który ludzi którzy się wokół niego kręcą, że Rojo tam coś o ludologii gadał, a jednocześnie tam gadał o tym, że w Diablo 2 gra 15 lat i nie wiedział, że można biegać w Diablo 2. No po prostu takie no, no takie prześmiewcze, no takie roustowanie lekkie, no memowanie no po prostu, no. wydaje mi się, że jeśli ktoś ogląda Czekaj, gdzie tutaj był ten? O, tutaj ten fragment, nie? Z początek. Bardzo. Kiszak tam mówi tutaj, że to jest początek bardzo długiej drogi i tak dalej. Jeśli ktoś tutaj sarkazmu i ironii nie wyczuwa, to gratuluję. Nawet doktorat albo praca profesorska z ludologii cię nie uratuje. Gratuluję. Znalazłem na kierunku Game Studies na Uniwersytecie Opolskim przedmiot Ludologia. A, czyli jest Kierunek Game Studies, a przedmiot ludologia. To ciekawe, bo wyda wydaje mi się, że ludologia jest szersza niż Game Studies. To ciekawe, że studiujesz Game Studies, ale. Hmm, ciekawe, kurde. Chciałbym znowu być na studiach, żeby, żeby konfrontować się z ludźmi, którzy różne kierunki studiują, i się dowiadywać, jak to właściwie wygląda od strony edukacyjnej. Bardzo, bardzo lubiłem, jak ja byłem na studiach, to właśnie spotykać się z ludźmi, którzy kompletnie jakieś odległo od mojego kierunku. Kierunki studiują i po prostu się do, dowiadywać, o czym właściwie oni się tam uczą, albo czego chcą się nauczyć. Z takich kierunków studiów związanych z grami to groznactwo? Gdzie jest kierunek groznactwa? W sensie groznactwo jako Game Studies, tak? I to jest podchodzenie do gier, ale chyba nie tylko komputerowych, od strony kulturowej, historycznej, analitycznej i bardziej takiej humanistycznej, chyba, nie? Ten co się dławi. Podsumujmy więc to, co zobaczyliśmy. Otrzymujemy serię materiałów ze streamów, które w luźny, często ekstremistyczny sposób komentują głównie słabe w oczach autora kanału gry, branżowe patologie, ruchy twórców gier, AAA czy zwolnienia w Game devie. I ludologia, jak ja rozumiem, jest tu stosowana jako figura retoryczna, pół żartem, pół serio. Jako mem, jako przewijający się motyw na czacie i w komentarzach filmów. Pewnie. Szaka. Jako pewien pretekst do budowania społeczności, która stara się nie mieć klapków na oczach i mówić o grach w taki sposób, żeby było to jak najbardziej wiarygodne i słuszne. Bez cenzury, bez lania wody, bez pierdolenia się w tańcu. No i spoko, bo ja naprawdę nie mam problemu z tym, że na polskim YouTube funkcjonują analizy, które jednocześnie posługują się dowcipami, narzędziami satyrycznymi czy też wulgaryzmami. Problem mój polega na Opis przedmiotu Ludologia. Celem przedmiotu jest przedstawienie, czym jest gra w kulturze, w ujęciu historycznym i współcześnie, oraz jaki wpływ na rozwój społeczny i cywilizacyjny mają zmiany w sposobie postrzegania gier. Ważny. Ważny. Dzięki korni, no, czyli tak jak mówiłem, że no, ludologia zajmuje się grami wszelkiego rodzaju e, rozrywką ludzką, która jest interaktywna. Czyli no właśnie kółko graniaste, jakiś nie wiem, berek, ale też no ostatnimi czasy, ostatnie 30 lat na pewno jest zdominowana przez gry komputerowe. Ale od strony humanistycznej, bardziej takiej analiz, an, analizy historycznej, umiejscowienia właśnie w kulturze, wpływu na społeczeństwo i tak dalej. A nie od strony technicznej, tak jak na przykład masz game development, gdzie ty uczysz się jak robić gry, nie? Czyli coś takiego, o w ten sposób, nie? Ja studiowałem aktorstwo i reżyserię teatralną, czego nie można pomylić z teatrologią, no nie? Bo teatrolog zajmuje się analizą dzieł teatralnych, prześmiewczo mówi się, że teatrolodzy to są po prostu aktorzy, którym nie wyszło, ale to tak taki inside joke, ok? Jak, jak są jacyś ludzie, którzy też w tym, w tym polu działają, to spokojnie, spokojnie, nie denerwujcie się, nie, no, wszystko jest okej, okay. jakby to też ma swoją wartość, no nie? I teatrologia od aktorstwa, no mimo że teatrolodzy no, zajmują się poniekąd krytykowaniem albo analizowaniem pracy aktorów, no to jednak nie są od tej strony wykonawczej, technicznej, tylko od strony bardziej tej humanistycznej, analitycznej, yy, większym, in the bigger picture, jak to się mówi, nie? Studia studiach informatycznych możesz wziąć specjalizację, tam chyba tworzenie gier lub sztuczna inteligencja i tam też inne specjalizacje oczywiście. No ale to wiem, a jest na przykład studia informatyczne, specjalizacja ludologiczna, która trochę by wykluczała studia informatyczne, no bo jednak informatyka jest o wiele bardziej ścisła. Wszystkie te, o co w ogóle my tu jesteśmy. Się za tym terminem żartobliwie, ale nawet jeśli żartobliwie, to trzeba pamiętać, że parokrotnie powtórzony żart może po jakimś czasie przemienić się w poważny statement, tak samo jak kłamstwo powoli przemienia się w prawdę. <głosy> What? <głosy> okay. Dobra, nie, nie kontynuuje, no. algorytm YouTube'a jest na tyle głupi, że on tej prawdy od kłamstwa czy żartu od powagi nie rozróżnia. Przez co aktualnie pierwsze kilkanaście wyszukiwań, czy tam kilkadziesiąt. Dobra, mamy pierwszą odklejkę. Mamy już, właśnie tak czekałem, nie? Bo mówię, nawet dobre intro, okej, okay. tu coś jest, jakaś narracja snuta, ale tu już jest pierwsza odklejka. Algorytm YouTube'a nie jest głupi. Algorytm YouTubea jest mądrzejszy od zdecydowanej większości użytkowników YouTubea. I algorytmem YouTubea, jedynym jego zadaniem tak naprawdę jest identyfikowanie treści, które zdecydowana większość ludzi chce oglądać. A teraz jest to nawet spersonalizowane, że algorytm patrzy na ciebie indywidualnie, co ty oglądasz, jak oglądasz, co chcesz oglądać, i ci to podsuwa. Ze wszystkich innych materiałów. Więc to nie jest algorytm, który jest głupi na YouTubeie. Tylko algorytm zidentyfikował, że ty chcesz to oglądać, więc ci, więc ci to rekomenduje. Z paroma drobnymi wyjątkami, to tak naprawdę kiszakowy content. Często obrazo niemający... i nie mający. Tutaj, I tutaj już widzę po tym, że nie jest kiszaka winą, że ma bardzo dobrze zoptymalizowane te odcinki, które pomagają wbić się w algorytm. Nie jest kiszaka winą, że na polskiej scenie, scenie tak naprawdę. Twórcy nie identyfikują się z ludologią albo nie poruszają ludologicznych tematów albo nawet jeśli poruszają to nie optymalizują swoich materiałów pod to, żeby właśnie wyświetlały się komuś, kto jest zainteresowany ludologią. Bo jest mała ilość materiałów, nawet jak są te materiały, niezależnie czy one są wartościowe czy nie są wartościowe, to nie są wartościowe w oczach algorytmu, który nie jest głupi, tylko algorytm jako... Część YouTube'a ma jedno zadanie: zatrzymać się przy stronie jak najdłużej. Więc jeśli ona ma do wyboru materiał prześmiewczy, dający prostą rozrywkę, może i nawet możemy powiedzieć, że, że nie, nie naukową i tak dalej, że, że to jest bezpodstawny hate, whatever. Co tam tylko chcesz rzucić w stronę kiszaka, to sobie rzuć w stronę kiszaka, ale nie zmienia to faktu, że jest to rozrywka, która zatrzyma cię lepiej na stronie niż, nie wiem, dwugodzinny wykład z PowerPointem od profesora Jana na temat ludologii. Nawet jeśli jest to chłop, który od 100 lat zajmuje się tym i wykłada swoim nużącym tonem, będzie wam teraz o tym opowiadał. I jasne, że ktoś, jeśli naprawdę się tym interesuje, to on znajdzie ten materiał. Bo jeśli ty rzeczywiście chcesz zgnębić, zgnębić i odkryć jakieś ludologiczne sfery, naprawdę się w ten temat naukowo zagłębić, to ty znajdziesz te materiały. Bo jeśli. Twoją zajawką jest to, że, ale mnie interesuje ludologia, stary, kurde, zaraz, normalnie, chcę wszystko o tym wiedzieć. Chcę, chcę być ekspertem ludologicznym, rzeczywiście ludologicznym, nie w prześmiewczy, nie mamiczny sposób. To ty nie zrobisz coś takiego, że ludologia, pojawi ci się Kiszak i tyle. I to jest, i, i na tym kończysz. Jakby już nic więcej nie zgłębiasz tematu, nie szukasz, nie myślisz, nie podważasz autorytetów, nie. z no, czymkolwiek, no nie? Nic wspólnego z ludologią. Po co więc ten film w ogóle powstaje, skoro wiem, że ani nie wygram z systemem, ani nie sprawię, że te wszystkie materiały zostaną skasowane z YouTube'a? Będę z wami całkowicie szczery. Chciałbym bowiem, żeby odcinek z frazą ludologia w tytule faktycznie choć raz o tej ludologii traktował. Opowiadał o niej pod kątem definicyjnym, opisał przy okazji pionierów ludologicznych i podpowiedział, gdzie poszukiwać pełnoprawnych ludologicznych treści. Już pali licho ten algorytm YouTube'a, bo jeżeli chociaż jedna, dwie, trzy osoby po tym epizodzie zainteresują się nieco bardziej groznactwem czy ludologią, jak zwał tak zwał, to ja będę osobiście ukontentowany. Zaczynajmy. Powiem szczerze, że pierwszy słyszę, iż na YouTube'ie prowadzony jest ten temat, mi algorytm YouTube'a nie podsuwa tego tematu. No właśnie, bo algorytm YouTube'a podsuwa ci tylko i wyłącznie to... Co on przez analizę treści, które ty oglądasz, uważa, że ty będziesz chciał oglądać dalej, oglądać więcej. Tyle, no. Po prostu na, na bazie analizy tego, jak ty się zachowujesz na YouTubie, algorytm uznał, że ciebie to nie interesuje, więc ci tego nie pokazuje. Jasne, że twórcy mogą w mniejszy lub yy, większy sposób optymalizować swoje materiały, żeby one przypodobały się algorytmowi, żeby on. Bo tak naprawdę yy, teraz yy, subskrypcje na YouTubie. Tam w jakieś e, polecenia czy coś w tym stylu, udostępnienia, wszystko się kręci wokół tego, czy twój materiał jest rekomendowany, czy nie. Czy ten kurek, z zasięgami, jest odkręcony, czy jest przykręcony, i tyle. Nie ma znaczenia, tak naprawdę, jaki ty masz materiał. Czy masz dobry materiał, czy masz zły materiał, czy on jest rzeczowy, czy on nie jest rzeczowy, czy on kogoś urazi, czy kogoś nie urazi, czy on jest, kurde, podoba się wszystkim, czy, czy nikomu. Jeśli YouTube poleca twój, e, poleca twój film, to on będzie oglądany. Bo tak niestety wygląda masa. Masa konsumencka w mediach społecznościowych, w każdym filmie, w którym jest słowo ludologia, to na początku filmu musi na przykład Kiszak powiedzieć definicję ludologii, bo tak to zrozumiałem. Znaczy, no to jest to, nawiązuje do tego, co już mówiłem, że najbardziej boli osoby, takie głupio-mądre osoby, które myślą, że są głupie, ale, no, znaczy, które myślą, że są mądre, ale tak naprawdę nie są mądre, bo... No, jeśli ktoś nie wyczuwa ironii w tym, jak Kiszak mówi, jak memuje, właśnie słowa ludologia, i nie rozumie, że jest to kurwa prześmiewczy żart, którym nie musisz być nawet w, w społeczności Kiszaka, żeby, że, żeby wiedzieć tam, skąd to się wywodzi, coś takiego, no ale wyczuwa, że to jest takie z przekąsem, no to ja bym popracował o wiele bardziej nad swoimi umiejętnościami kontaktów międzyludzkich. Niż na tym, jaka jest rzeczywista definicja słowa ludologia, czym ona się zajmuje, czym się nie zajmuje, kto jest jakimś liderem w tym, czy coś takiego, nie? No bo po co ci to, jak nie będziesz w stanie tak elementarnych rzeczy w interakcjach międzyludzkich był w stanie identyfikować? Ludologia to nauka o zabawie. A przynajmniej o. kiedyś nią była. Zacznijmy od tego, że opowiem wam o pierwszej grze w dziejach ludzkości. Historia to prymitywniejsza niż wam się wszystkim wydaje, tym bardziej, że wymyślona przeze mnie na poczekaniu. Podchodzi jaskiniowiec do jaskiniowca i daje mu znać, że zwierzyny może nie upolował, ale za to znalazł dwa kamienie. Zanim drugi zdąży wyładować na nim swoją uzasadnioną złość, zostaje mu złożona propozycja. Słuchaj, mówi jaskiniowiec, masz tu jeden z tych kamulców, a teraz chodź na polanę. Będziemy nimi rzucać. Kto rzuci dalej, ten zwycięży. Zakończenie tej przepowiastki pozostawię otwartym. Potraktujcie ją jako przykład możliwie istniejącej niegdyś zabawy. I to zabawy z definicji. Z definicji, która została spisana w 1938 roku przez holenderskiego naukowca i z perspektywy historii pioniera groznaństwa Johanna Heizingi. Tymi definicyjnymi założeniami są tak rozrywka, jak i współzawodnictwo. A wszystko to w ramach ścisłych reguł i o jasno określonym celu. Wracając do tej. No, czyli tak jak mówiłem, że to wybiega po, poza gry komputerowe. No okej, okay, no fajnie, fajnie, że przedstawiona została definicja, ale nadal bardzo mnie martwi brak, brak umiejętności identyfikacji, em, sarkazmu, ironii. No, no, po prostu prześmiewczego tonu, nie? Jakby ty nie możesz nie na poważnie o czymś mówić. Mówienie nie na poważnie to zaraz to stanie się prawdą i ten temat, który dla mnie jest poważny, będzie niepoważny. Ja tego nie zniosę. Alright, chill, bracie, chill. Przy powiastki o jaskiniowcach, cel zabawy jest tutaj znany. Należy rzucić kamieniem dalej od oponenta. Zasady tej zabawy są również nam znane. Musimy tym kamieniem rzucić, czyli na przykład strzelanie z kuszy czy pchnięcie kamieniem przyczepionym do oszczepu po prostu odpada. Z kolei współzawodnictwo, jak i aspekt rozrywkowy to tutaj rzeczy oczywiste. One po prostu charakteryzują zabawę, sprawiają, że zabawa rzeczywiście jest zabawą. Heisinga zaznacza, że zabawa występuje również w życiu zwierząt, bo czym innym jest tak naprawdę aktywność psa, który. Bo ludzie to zwierzęta, jakby nie bójmy się tego stwierdzić, może i teoretycznie najbardziej rozwinięte, ale no nadal ludzie to zwierzęta, stadne zwierzęta. Tuje w stronę rzuconej przez nas piłeczki. Zabawa jako taka wykracza poza czysto fizjologiczne czy biologiczne potrzeby. W zabawie zawsze tkwi jakiś sens. Oznacza ona coś, co w ludzkiej perspektywie funkcjonuje. Jako czynnik społeczny, kulturowy i formalny. Cytując Heisingę, mówiącego o zabawie, cele, którym służy, same znajdują się poza granicami bezpośrednio materialnych interesów, bądź też indywidualnego zaspokojenia życiowych konieczności. A tłumacząc na ludzki, zabawa to nie jedzenie, to nie sen, to nie wizyta w toalecie, to nic niezbędnego, a jednak wielu z nas w dzieciństwie nie wyobrażałoby sobie. Ale nadal możesz mieć na przykład gry związane z jedzeniem, nie wiem. Jeśli masz koło i do tego koła jest przypisane 12 numerków, i pod każdym numerkiem jest inne jedzenie, i ty nie wiem, z, 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 oślepisz się jakąś szmatą i losujesz numerek i próbujesz zgadnąć, jakie to jest jedzenie, no to jest to grano. Po prostu samo jedzenie nie jest, no bo bez jedzenia zdechniesz, jest to konieczność. Jakby niezależnie, jak bardzo ci wpisanie sprawia przyjemność, to nadal jest to niezbędne. Gry teoretycznie nie są niezbędne. Aczkolwiek wątpię, wątpię, że ludzkość jest w stanie na pewno jakiś research na ten temat, albo nawet jestem pewien, że CIA robiło na ten temat jakieś eksperymenty na ludziach, że ludzie, którzy przez bardzo długi okres czasu są wystawieni na kompletny brak rozrywki, absolutnie żadnej rozry rozrywki, nie są się w stanie w normalny sposób rozwijać. Spędzenia czasu wolnego bez zabawy w berka, meczu na podwórku w gałę, czy układania puzli. Czujemy chęć uprawiania zabawy? Ale spokojnie moglibyśmy bez niej przetrwać naszą resztę egzystencji. Tę... No właśnie, nie wiem. Nazywa się zresztą ludyzmem. A idąc dalej tropem tego ludyzmu, i wracając znów do naszych jaskiniowców, w oczach Hyzingi, kiedy rzucają oni owymi kamyczkami, nie są jedynie zwykłymi homo sapiens. Według niego nazwać ich można homo ludens. Tak, ludens. Ludens, czyli z łaciny zabawa, rozrywka i uwaga, uwaga, właśnie gra. Gra przez wiele wieków była zresztą utożsamiana z pojęciem zabawy. Luden to także podstawa etymologiczna niczego innego jak naszej ukochanej. Lud Ludologia więc w swoich korzeniach była kojarzona z różnymi formami aktywności. Funkcjonowała jeszcze zanim mówiliśmy o grach wideo, a rolę zabawy, czyli gry, w kulturze badano setki, jeśli nie tysiące lat, nawet jeśli nie nazywano ją wprost ludologią. Zabawę Heisinga zauważał w każdym aspekcie życia. Od sztuki po politykę, przez wojnę, czyli zauważał w niej element rywalizacji, a nawet religię. Religijną... Tak, a propos, a propos tego, co mówiłem o algorytmie, widzowie, to jest tak, że jasne, tu są wypluwane fakty, no nie? Dobry research jest zrobiony, fajnie jest to zmontowane. Mógłbym się przyczepić co do dykcji, narracji. Ale nie będę tego robił Tylko kwestii ludologii, przynajmniej na poziomie jak mnie to interesuje No to ludologia, ja to wklepuję w Google Definicja, aha, aha, okej, okay, okej okay. A później sejdę obejrzeć filmik, gdzie Kiszak drze i mówię ha, ALE LUDOLOGICZNA ESSA, WIDZOWIE, KURWA I jak Goblin z Ratchet z World of Warcraft tam sobie chichocze Robiąc rolę w solsach. Dlaczego? Bo jest to po prostu, może i niższych lotów ale o wiele wyższej jakości rozrywka. Bo tutaj no okej, okay, no rozumiem, no w pełni, definicja, super. No, no tutaj mam nadzieję, że będzie przejście do jakiejś ofensywy i jakaś taka zadziorna i dobrze ufundamentowana puenta będzie postawiona. Rolę zabawy dostrzegł nawet Platon. Ten grecki filozof zauważył już w starożytności, że człowiek nieco naiwnie uważa swoje życie za serię ważkich i podniosłych chwil, kiedy tak naprawdę przez większość swojego czasu się bawi. Zabawę uważał bowiem za formę przepędzania życia. Wiecie co? Ja może zrobię tak. Bo chcę to obejrzeć w całości, ale mam duży zarzut co do rozciągłości tego materiału. Ja a ludyzm jako formę pełnienia woli bożej, bo dla bogów ludzie mieli być niczym innym jak zabawkami. Tak, jest to archaiczne, nieco odklejone podejście, ale podaję je tu właśnie po to, aby zaprezentować wam, że ludyczny dyskurs funkcjonuje w nauce od dawien dawna. Nie można więc nazwać Platona dosłownie ludologiem, bo on nawet nie wiedział, że ludologiem jest, ale już myślał o zabawie i grze w kontekście socjologicznym, czy właśnie religijnym. Pierwsza praca poświęcona tak w pełni ludologii, Została napisana w 1951 roku przez duńskiego uczonego Pera Maigarda. Zatytułowana została, bardzo oryginalnie, About Ludology. Maigard odnosi się w niej do testu Heisingi, jak i definiuje tak podstawowo ludologię. Pisze: Ludologia to nauka o grach i część socjologii oraz nauki jej podobnych. Z kolei gry konkretyzuje jako: wykonywane przez nas aktywności, które uważamy za niepotrzebne i wykonane ze zwykłych chęci. W przeciwieństwie do Heisingi, który za. No toczył się. Czym się różni ludologia od groznaństwa? Groznactwo tylko jakby analizuje techniczne. Y Wymogi zasady gier, a ludologia bardziej usytuowanie tych gier w kulturze i społeczeństwie, tak? chociażby mowę czy ustalanie języka, Maggard trzymał się nieco bardziej przyziemnych przykładów, analizował chociażby baseball pod kątem ludologicznym i w ogóle często stawiał obok siebie gry i dyscypliny sportu. Dlaczego z kolei utożsamiał ludologię z naukami socjologicznymi? Bo uważał, że gry kształtują funkcjonowanie jednostki w grupie, a co za tym idzie w społeczeństwie, że otwierają na kontakt z innymi ludźmi i otwierają na próbę ich zrozumienia, edukują i rozwijają więc człowieka. Starał się z kolei oddzielić gry od pracy dającej zarobek czy potrzeb czysto fizjologicznych. Na podstawie tych informacji, definicji i spostrzeżeń, taki pierwszy szybki wniosek: nawet jeśli utożsamiamy dziś ludologię stricte z grami wideo, to pamiętajmy o jej głębszych korzeniach i interdyscyplinarnym charakterze, bo bez nich nie mielibyśmy dziś narzędzi do analizy. W sumie to jeszcze przed tego materiału to wiedziałem, a nie uważam się za jakiegoś eksperta pod względem ani lingwistyki, ani ludologii. Ani nawet gier komputerowych, bo mam dosyć chamskie podniebienie co do nich. Ale no, okej, okay, no tak, pamiętajmy, że słowa mają znaczenie i że mają swoją historię, i że jest duża szansa, że ktoś zajmował się już daną dziedziną, albo czymś co jest związane z danym słowem w przeszłości, i prawdopodobnie bardzo dużą ilość czasu na to poświęcił, okej. Okay? takiego. Elderinga czy Gadowora. I wcale nie musimy odwoływać się tutaj do tych zamierzchłych tez Platona. Trzymajmy się po prostu nieco bardziej zdroworozsądkowego, ale w pełni świadomego podejścia do tej dyscypliny nauki. Ludologia to nauka humanistyczna. Następne no. dekady XX wieku przyniosły za tym coraz więcej prac zanurzonych w ludologii, ale nadal nie był to ani spopularyzowany termin, ani spopularyzowana dziedzina nauki. Sporo w tej kwestii zmieniły lata 90., między innymi dlatego, że coraz ważniejsze w dyskursie społecznym stały się gry wideo, jako raptownie rozwijająca się forma rozrywki. Kiedy jednak telewizja amerykańska zajmowała się podkreślaniem wpływu przemocy w Mortal Kombat jako czynniku demoralizującym młodzież, akademicy nie zwlekali. Po pierwsze, angielski filolog Irving Leonard Finkel. Ten, obok nauk dotyczących mezopotami, wybrał sobie dość ciekawy obszar badań, to jest gry planszowe. Zresztą łączył te dwa pozornie nieprzystające do siebie tematy, mówiąc o roli planszówek w starożytnych kulturach. W związku z tym organizował regularnie konferencje, z których to uformowało się akademickie stowarzyszenie The International Board Game Studies Association. Wspominam o tym, bo dzięki temu w przestrzeni publicznej zaczęło w końcu funkcjonować pojęcie Game Studies. Na wielu polskich uczelniach znane dziś jako właśnie groznactwo. I to dużo częściej niż ludologia. Po drugie, na przyłomie lat 90. Za granicą jest do, dokładnie to samo. Znaczy, nawet... Jak jest po angielsku ludologia? Game Studies chyba, nie? A z kolei chyba Game Studies często z angielskiego po polsku tłumaczą groznactwo. Czy jak przetłumaczyć? Czy groznactwo to jest, to jest Game Studies? O to jest pytanie. Bo no Game Studies to jest już nawet jak ja byłem na studiach bardzo, no, znany, normalny, no wiadomo, że trochę memiczny. No nie było może to jak studiowanie medycyny czy prawa. Ludology? Rzeczywiście Ludology, tak jest po angielsku? Czy, czy bekę ciśniecie ze mnie? Pod względem y, kierunkowym, no Ludology Studies Uni. Where can I study ludology? I have a bachelor's degree in game design. Currently, do game design as my career. I have a lot of friends who specialize in interaction design or even design like escape rooms and puzzle hunts. I'll be happy to help you figure out what you're looking for if you want to send me a DM. Oh, I'll let me also <clears throat> Ludology is the study of interactive systems and play. It uh, oftentimes comes up as game studies. Through ludology is a bit more specific and kind of a bit more pretentious. Czyli ludologia jest bardziej pretensjonalna, Game Studies jest bardziej wyspecjalizowany. Jakby nie bije piany w punkt. Studia gier, groznactwo, a ludologia jest taka bardziej fiubździuch, humanistyczna, dorób sobie, co tam, co tam uważasz za słuszne. Dziesiątki tych funkcjonował urugwajski wykładowca i projektant gier wideo, zresztą funkcjonuje do dziś, Gonzalo Frasca. Podchodził on do tematu gier trochę od innej strony, do tematu ludologii trochę innej strony, ponieważ mniej historycznie, a bardziej współcześnie, postępowo i inkluzywnie. Zauważył przede wszystkim symulacyjny i interaktywny aspekt gier, który odróżniał je od innych form medialnych. Takich jak film czy teatr, które odbieraliśmy jednak bardziej konsumpcjonistycznie, gdy gry wideo są efektem naszej aktywnej relacji z danym dziełem. No, interaktywność po prostu jest zdecydowanie większa. W... Chociaż w teatrze, no to też możemy się doszukać szczególnie w, te w teatrze absurdu, takich interaktywnych pokazów, gdzie no, jest dużo oparte na em, improwizacji która polega na interakcji z publicznością. Takie rzeczy też były robione, szczególnie we Francji, nie pamiętam w którym wieku, no bo już dawno temu skończyłem studia, ale, ale tak było. No ale no okej, okay. no tak, gry są bardziej interaktywne. Wow! Fraska wypowiadał się u ludologii bardzo jasno. Uważał on ludologię za dyscyplinę nauki zajmującą się grami ogólnie, a w szczególności właśnie grami wideo. Zaznaczył przede wszystkim, że brakuje formalnie dziedziny omawiającej gry wideo tak, jak filmoznawstwo omawia filmy, muzykoznawstwo omawia muzykę, teatrologię, omawia teatr. Narodziła się więc powszechnie potrzeba unormowania mówienia o grach wideo w kontekście naukowym, jako o nauce humanistycznej. Tutaj chciałbym dodać: filmoznawca, muzykoznawca, teatrolog badają i analizują z uwzględnieniem rozmaitych kontekstów historycznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturoznawczych. No właśnie, tak jak mówiłem, różnica pomiędzy teatrologiem a kimś, kto studiował na przykład aktorstwo i reżyserię. Z jednej strony niby to samo, bo i ten i ten teatrem się zajmuje, tylko z innej perspektywy na to patrzą i mają inne zadanie. W ogóle dziedziny, którą się zajmują, nie? Jedni, jedni tworzą i bardziej mają po łokcie, po łokcie ubrudzone łapy, a drudzy bardziej z boku stoją i patrzą, jak bardzo te łapy są ubrudzone. Co za tym idzie? Posługują się wieloma pracami uznanych uczonych, nie ruszają się raczej nigdzie bez spisu źródeł, i nawet jeśli formują autorskie tezy, szukają innych, którymi mogą się poprzeć albo z którymi mogą się pokłócić. Podobnie działa ludolog. Zawsze szuka uzasadnionych punktów odniesienia dla swoich tez. Dokładnie zgłębia zasadność i funkcjonalność danych mechanik czy elementów gameplayu, abyśmy jako gatunek ludzki wiedzieli trochę więcej o grach wideo i ich znaczeniu kulturowym. Potrafi sformułować krytykę, potrafi wplątać się w debatę, ale nie ulega emocjom. A zamiast fajne, niefajne, ciekawe, nieciekawe, rozwija swój punkt widzenia w sposób. Dokładnie. Rozbijasz na części pierwsze. Te trybiki, które tworzą maszynę, jaką jest gra komputerowa, analizujesz osobno, później składasz to z powrotem. Patrzysz, czy te trybiki, mimo że może są bardzo dobrze wykrojone. O, jest jakiś problem z ich zazębianiem się. Dokładnie. Merytoryczny i poparty naukowo. Na bardziej ekspresyjne wtrącenia może sobie pozwolić publicystyka albo nawet współczesne materiały popularno naukowe. YouTube zawsze będzie między innymi miejscem emocji, kontrowersji czy dram. Tego nie zmienimy, ale chowanie tych postaw pod płaszczykiem ludologii, nawet żartobliwie, zakrzywia obraz tej dziedziny w oczach internautów. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Ludologia jest problematyczna. A kiedy już wspominam o dramach, to ludologia była bohaterem jednej z nich, i to całkiem sporej, zanim to było modne. Nie nagrywano jednak na siebie obraźliwych materiałów na YouTube, tylko pisano kilkunasto czy kilkudziesięciostronicowe prace naukowe. Obozy były dwa. Jeden opowiadał się za tym, że gry wideo powinno się analizować wraz z ich całym fabularnym i narracyjnym anturażem. Drugi z kolei uważał, że ludologia jako nauka powinna traktować tylko o mechanizmach i rozgrywce gier, a fabułą przyglądać się powinna osobno narratologia, czyli dziedzina nauki stara jak świat, bo sięgająca jeszcze poetyki Arystotelesa. Można więc śmiało powiedzieć, że poważny spór akademicki tak zwaną dramę, toczyły ze sobą obozy ludologów i narratologów. Ostatecznie jednak przyjęło się, że o grach wideo mówimy uwzględniając zarówno mechanikę, jak i fabułę. Oraz relacje między nimi, bo te relacje są niezbędne. Stąd też powstało pojęcie dysonansu ludonarracyjnego, czyli tego uczucia rodzącego się w graczu, kiedy widzimy, że mechanika nie jest spójna z fabułą przedstawianą na ekranie. Albo właśnie harmonii ludonarracyjnej, kiedy te dwa elementy ze sobą współgrają i tworzą spójną całość, dzięki której my, jako gracz, możemy doznać zanurzenia się w tym świecie, tak zwanej immersji. Z tego też powstała nazwa mojego kanału ludonarrator. I między innymi dlatego uważam, że ludologia jako termin jest dość problematyczna, bo może odnosić się tak nauki o grach, jak i jedynie nauki o mechanizmach gier. Trzyma się tylko tej jednej strony. Stąd też bezpiecznie jest dziś trzymać się terminu groznawstwo. To jest powszechniejsze, celniejsze, prostsze w zrozumieniu i nie rodzi żadnych dwuznaczności. Czym nie jest zatem ludologia? No chyba, że ktoś nie chce być wyspecjalizowany. No jakby, okej, okay, terminologia. Po tej to potato. jeśli w sensie, chcesz być wyspecjalizowany, no to okej, okay, bądź sobie groznawcą. Ale jeśli chcesz zakawać o trochę szersze spektrum, no to możesz powiedzieć, że chcesz być ludologiem. A może chcesz się wyspecjalizować tylko i wyłącznie właśnie w narracyjnym aspekcie gier komputerowych. No to wtedy będziesz narratorem luduje. Bądź po prostu dobry w tym, co robisz, nie. To już będzie sukces. Myśl w tym, co robisz. Analizuj, stawiaj argumenty, tezy, podpieraj je argumentami. Znając już więc tę prawdziwą, choć burzliwą historię ludologii, skonfrontujmy ją z obrazem oferowanym przez polskiego YouTube'a. Ludologia o, Asia nie jest krytyką postaw dziennikarzy. Nie jest też monologami o obiektywizmie recenzentów. Dlatego, bo ludologia nie jest publicystyką. Ale oczywiście może być jej częścią, może być jej narzędziem, może być przydatnym zapleczem autora. Ludologiczne tropy w różnych analizach są zawsze mile widziane, ale same w sobie nie stanowią o artykule publicystycznym. Ludolog... No ale ma w sobie elementy publicystyczne, jak zresztą większość nauk humanistycznych. Ludologia może posługiwać się dowcipem, ale nie kryje się pod maską satyry i wulgaryzmów. Ludologia nie jest też w końcu obrażaniem innych ludzi czy kwestionowaniem kompetencji deweloperów będących ofiarami masowych zwolnień. Ludologia nie jest też więc kontentem na kanale. Co, co to jest, co to jest za argument? W sensie ludologia jako nauka nie może używać medium na przykład insult, comedy albo obrażania czyichś uczuć. Czyli co, jak ja jestem wykładowcą matematyki, i mam jakąś teorię matematyczną, która obala coś błędnego w matematyce, znaczy coś, co kto twierdził, że, że jest y, słuszne w matematyce, to ja nie, nie mogę go nazwać debilem, jednocześnie udowadniając, że jest debilem, bo kurwa, jego teoria jest niesłuszna. Jakby to jest tylko i wyłącznie medium, w jaki ty przekazujesz jakąś, jakąś naukową, naukową tezę albo naukową, naukowy fakt. Tam funkcjonuje raczej jako mała subtelna beka, jako zwykły pretekst do snucia czy to bardziej, czy mniej trafnych uwag na temat świata gier wideo. A YouTube TDK priorytetyzuje. Gdzie więc spotkać prawdziwe oblicze tej dziedziny? Ludologia jest wśród nas. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać. wyski, Beskitu, kurde. Tutaj taki, yy, taki taniej na zasadzie demonizacja Kiszaka nastąpiła, że myślałem, gdzie szukać ge, groznawczych treści. Subskrybujcie mój kanał. <laughs> już myślałem, że już sięgniemy tak głębokiego dna pod względem yy, ale mnie boli, ale mnie przeszkadza i próbuję coś z tym zrobić w nieudolny, nudny sposób. Nagraniczny YouTube wydaje się więc oczywistą opcją. To zresztą widzieliście na początku tego odcinka. Tam po prostu wprowadzające materiały o ludologii są na porządku dziennym. Jeżeli chodzi o Polskę, tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Bo mało który kanał reklamuje się jako stricte ludologiczny. bardzo często analizują gry w głęboki sposób, ale nigdy nie nazywają się groznawcami. Mimo wszystko, spokojnie mogłem zaliczyć do tego grona, kanał bez schematu. Krzysztofa M. Maja, który jest bardziej literaturoznawcą, ale siedzi w światotwórstwie, więc groznawstwem również się zajmuje groznawstwem. O, te, tego gościa oglądałem parę razy, no. Również wykłada niektóre odcinki podcastu Grysław, również tak o ludologii, czy, ana, czy jakiejś obszerniejszej analizie. Szczególnie polecam wywiady z Marcinem Gierzakiem, jeżeli chodzi o disco Elysium. z mniejszych projektów z kolei, z DIN, hipostazy, mocno zanurzony w filozofii i literaturze, szczególnie tej Lovecraftowskiej, jeśli pomyślę sobie o Felietonie, Obladwornie. czy poetyka popkultury, czyli bardziej podcastowe podejście do analiz gier, inspirowane mocno Spoilermasterem, czyli podcastem filmowym Michała Oleszczyka. Odchodząc od YouTube'a na rzecz Google, tam również ludologia funkcjonuje, tylko trzeba głębiej poszperać. W ramach damowych źródeł poleciłbym Google Scholar i GameStudies.org to pierwsze to osobna wyszukiwarka Google, obliczona głównie na wyniki w postaci tekstów akademickich. Jeśli wpisujecie tam tytuły gier, to macie dużą szansę, że znajdziecie naukowe artykuły poświęcone w jakimś stopniu właśnie owym pozycjom. Z kolei GameStudies.org to strona będąca internetowym magazynem ludologicznym, wydawanym regularnie w numerach. Znajdziecie na niej darmowe artykuły groznawców z całego świata, również polskich. Traktuj... Kurde, dziwny jest ten materiał. Dziwne, dziwny vibe tutaj jest od twórcy taki. Żalbie na zasadzie. Ktoś zawiść, po prostu zawiść tutaj wyczuwam. Na zasadzie OK, zajebiście, przedstawiasz narzędzia, które pozwalają bardziej specjalistyczny, jeśli ktoś rzeczywiście tego specjalistycznego kontentu szuka w danej dziedzinie wyszukać spoko. Nie zgadzam się, mimo że nie znam, nie zgadzam się z sugerowaniem, że o, ci twórcy są lepsi, od tego twórcy w sensie pod jakim względem pod, pod względem rzeczywiście przedstawiano Rysław z tego co kojarzę to też robi bardzo subie subiektywne materiały i przedstawia swój punkt widzenia może można tutaj się kłócić w mniej lub bardziej rozrywkowy sposób ale no tak okej okay, ty wolisz to od tego i boli cię że to czego ty nie wolisz jest bardziej popularne niż to co ty wolisz więc próbujesz przekonać ludzi że to, co ty wolisz, powinno być bardziej popularne od tego, co tego ty, ty nie wolisz. No, okej, okay, ale osoba która, osoba, która rzeczywiście chce zrobić research, znaleźć trochę więcej informacji na dany temat, to prędzej czy później się w, do nich dokopie. Szczególnie na YouTubie, tutaj wracając do tego, co tutaj było powiedziane, że algorytm YouTube'a jest głupi. Nie, nie jest głupi. Właśnie w momencie, kiedy ty zaczniesz rzeczywiście szperać, oglądać materiały, które bardziej analitycznie podchodzą do jakiejś gierki, nie wiem, bo powiedzmy do Dark Soulsów. Podchodzą do Dark Soulsów. Zaczynasz oglądać o tych wszystkich tam creight'ach przy gachirolach, tych stop klatkach, czy jak to tam się nazywa, nie wiem, nie znam się, nie lubię Dark Soulsów, ale wiecie o co chodzi, to YouTube zidentyfikuje to, algorytm YouTube'a to zidentyfikuje i coraz więcej materiałów będzie ci podsuwać. Tak samo jeśli ty rzeczywiście nie podchodzisz do ludologii w sposób rozrywkowy, prześmiewczy, memiczny, po prostu śmieszy się mem z tego, skąd wywodzi się ta ludologia. Właściwie to nie skąd wywodzi się ta ludologia, tylko z tego, że tam Rojo kiedyś tego używał, ludzie to podchwycili i teraz jest to mniej lub bardziej identyfikowane ze społecznością Kiszaka. To zaczynasz szukać materiałów i później kolejne materiały będą ci polecane. Gwarantuję, że te, że te kanały rzeczy, rzeczywiście podchodzą tak rzetelnie i w sposób naukowy do tych treści, to w momencie, kiedy ty zaczynasz ich szukać i więcej ich konsumować, Algorytm to rozpoznaje i zaczyna ci je podsuwać. Bo tak działa YouTube. YouTube naprawdę dobrze działa, ma świetny algorytm, który w indywidualny sposób podsuwa Ci to, co Ty chcesz oglądać. W zależności, czy Ty siedzisz przed komputerem. Algorytm wie, czy Ty siedzisz przed komputerem, wie, jakie treści oglądasz, kiedy siedzisz przed komputerem, wie, jakie treści oglądasz, kiedy siedzisz na kiblu i srasz z telefonem w ręce, wie, że wtedy treści delikatnie inne trzeba Ci podsuwać, żeby Cię przytrzymać na stronie, bo o to przede wszystkim chodzi o eyeball acquisition, żebyś Ty spędzał czas i był aktywny na stronie YouTube. Nic innego, to nie jest kwestia mądrości albo niemądrości. Po prostu algorytm ma takie zadanie i egzekwuje to zadanie w bardzo dobry sposób o najróżniejszych tematach. Jeśli jesteście w stanie poświęcić więcej czasu i pieniędzy na listę czy naukę, to zarówno książkę wspomnianego Heisingi, jak i w tym odcinku Rogera Calloy, e, czyli pionierów teologii znajdziecie w dobrych cenach w sieci. Nie są współcześniejsze książki groznawcze, zwłaszcza z zagranicy, e, to już trochę inny kawałek chleba, potrafią albo osiągać astronomiczne kwoty, albo nie być na stanie internetowych sklepów, ale zawsze przed takim wyborem zakupowym sprawdźcie, czy przypadkiem w Google nie ma dostępnej darmowej wersji PDF, bo uczelnie potrafią takowe publikować. Poza tym wiele, wiele różnych materiałów technologicznych i groznawczych znajdziecie w formie kilkunastu, kilku, czy kilkustronicowych artykułów i potrafią być one tak samo wartościowe, jak te. Książki. Największą polecajką z mojej strony, prawdziwie uniwersalną, jest jednak pozycja z rodzimego podwórka, czyli wprowadzenie do groznawstwa pod redakcją Katarzyny Preissner i wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego. Jest solidna dawka podstawowej wiedzy o ludologii, gdzie poza suchą teorią znajdziecie również analizy na konkretnych przykładach, jak, takich jak Call of Duty, Doom, Silent Hill czy Dying Light. Jest tam i o mechanikach, i o narracji, i o interfejsie, i o pozycji hardcore-casual ten rozdział polecam zresztą jedynemu prawdziwemu hardcore'owi growemu, czyli Kisiakowi. Optymalny start dla każdego, kto chciałby groznawstwem głębiej się zainteresować, tym bardziej optymalny. Że książka jest szeroko dostępna i to w cenie od 20. mi się wydaje, że też twórca tego filmu nie do końca zagłębił się w twórczość Kiszaka. Jakby wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj po prostu odbił się od tak zwanego pierwszego wrażenia. Pewnie w mało interesujący sposób przedstawił swoją rację na streamie, dostał szybką ripostę i zraniło go to jego uczucia albo coś w tym stylu. No bo jakby nie patrzeć Kiszak pod osłoną głupkowatości, pod osłoną. Yy, Ronienia innych uczuć i bardzo kurwa, dobrze, nauczcie się być twardzi do ciężkiej kurwy. Często podchodzi do gier może i subiektywny, albo bardziej obiektywny sposób, czasami w te, czasami w te, w sposób analityczny i rzeczywiście rozpracowywuje te gry i przedstawia pewne aspekty których być może ktoś inny nie byłby w stanie zauważyć, albo nawet zauważył, ale nie do końca potrafi je sprecyzować w tak złożonych mechanizmach, jakimi są gry komputerowe, no nie? Więc tak, że. No, kiszak się nazywa ludologiem, on tylko krzyczy, obraża i tak dalej. Tak, jasne, robi to. I robi to dobrze, jak widać po liczbach, no jakby. Jest to, jest to rozrywka. Czy, czy jest to dobra, czy jest to zła rozrywka, czy jest to dobry, czy zły pieniądz wypierający, wypierający, dobry. No to, to już jakby nie, nie mi oceniać, nie obchodzi mnie to. Ale to, co informacje, które są tu zawarte, dało się przedstawić w o wiele bardziej rozrywkowy sposób. No bo w końcu tworzysz na YouTube, który jest platformą rozrywkową. To nie jest, to nie jest, nie wiem, biblioteka twojego uniwersytetu, to nie jest wykładowca na twoim kierunku studiów. A niby tutaj taka teza została podstawiona, że ktoś, kto chce rzeczywiście studiować ludologię, idzie na YouTuba, na, na, naciera się na Kiszaka i co? No i z racji, że chyba ma zajawkę na to, żeby stać się ludologiem, no to zacznie analizować, zacznie podważać ten, ten autorytet Kiszakowy, który, że on niby jest ludologiem, no nie? Zacznie kombinować, więcej czytać, uczyć się, szukać, więc to jest super, że te narzędzia są tutaj przedstawiane, yy, że książki, jakieś przykłady książek, być może też jakichś kanałów, które, które podchodzą do tego w bardziej naukowy i mniej rozrywkowy sposób. Ale motyw tego filmu jest zdecydowanie taki: bouli mnie to, nie to bouli. W sumie to nawet nie obchodzi mnie to ludologia ani te, te materiały, tylko, tylko mnie to bouli, że, że on, on używa tego słowa, a ja tego słowa bym chciał inaczej używać. Do 30 zł. Grzech, więc nie kupić, grzech, więc nie spróbować. Można też oczywiście udać się na studia. Choć ja kojarzę groznawstwo jako główny kierunek studiów jedynie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli jednak macie w swoim mieście uczelnie z kierunkami około kulturoznawczymi, to warto przejrzeć programy tych studiów, bo ja o groznawstwo otarłem się dość mocno na uniwersytecie jagilońskim, studiując. No, algorytm YouTube'a jest... Parę dni temu chciałem zacząć oglądać nowy sezon Halo i chciałem sobie przypominać pierwszy sezon. Wpisałem w YouTube Halo sezon pierwszy. Recap, pierwsze cztery filmiki dotyczyły tematu reszta kilkanaście filmów, jakieś random filmy, w tym stare filmy Seks Masterki. Xanty, ale ja mówię o rekomendowanych filmach dla ciebie, a nie o wyszukiwaniu fraz na YouTubie. A to, że wiesz, pisałeś halo sezon 1 recap. To pierwsze cztery filmy były trawione, a pozostałe nie to prawdopodobnie no, pozostałe filmy nie były wystarczająco trafne tego, co Ty sformułowałeś w wyszukiwaniu, żeby ci je zaproponować. Więc na bazie. Tego, co ty oglądasz na YouTubie, algorytm zignorował to, czego ty wyszukujesz i podsunął ci to, co mimo tego, co w danej chwili wyszukujesz i ty, ty, ty tak bardziej chciałbyś oglądać. Więc prawdopodobnie to masz, masz jakieś zainteresowanie w filmach seks Masterki, dlatego ten filmy seks Masterki stare były ci podsunięte. No tak, I'm sorry brother ale trochę trochę sam się trochę sam się wkopałeś filmoznawstwo w nowych mediach i poza przedmiotami traktującymi Okinia istniał tam również moduł medioznawczy a w nim co najmniej jeden przedmiot groznawczy na semestr dzięki temu zresztą w temat jak jaki byłem w stanie napisać pracę dyplomową o charakterze ludologicznym a nie filmoznawczym apeluję też też do was jeśli znacie inne źródła treści ludologicznych zwłaszcza na polskim YouTubie bo ja na pewno wszystkich nie znam tym bardziej że większość z nich pewnie jest malutka i niedostrzegalna a szkoda to dajcie znać ponieważ groznawstwo potrzebuje wartości nie wydaje mi się że jest malutka niedostrzegalna tylko po prostu polskie pole jest bardzo ograniczone pod względem treści na YouTubie. Nie mówię tutaj o kwestii naukowej, tylko pod względem treści rozrywkowych na rozrywkowej platformie jaką jest YouTube, że ludzie nawet którzy się zajmują ludologią, narratologią, kroznastwem to nie są publikowane materiały, gdzie na przykład za granicą, dlatego też za granicą jest więcej tych materiałów, jest to już identyfikowane, żeby to rzeczywiście wrzucać na YouTube'a, i wykłady często są nagrywane, streamowane, przedstawiane w bardziej interesujący sposób niż po prostu suche fakty, i teza na zasadzie, że ktoś, kto używa danego słowa i yy, okrasza je w celu budowania własnej mar marki, i jednocześnie Dostarczania rozrywki Czy ktoś lubi tą rozrywkę czy nie Nie będę tutaj wchodził w polemikę To jest to niedobre Bo to jest nauka To jest poważna sprawa Nie można z tego żartować No kurwa come on w ekspozycji nad naszym rodzimym podwórku. Ja sam ludologiem się nie nazywam, bardziej jego amatorem, bardziej jego pasjonatem, bardziej człowiekiem, któremu po prostu chce się badać, chce się na ten temat czytać i chce się dzielić wiedzą, którą się na bieżąco zdobywa. I tego rodzaju treści teraz znajdziecie właśnie tutaj na moim kanale. Dlatego jeszcze na samym końcu taka szybka autoreklama. Jak dotąd publikuję tutaj podcasty analizujące właśnie poszczególnie różne gry. Były Debalnikowajza, były dwie części Lana Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to sprawdźcie te odcinki. A jeśli te odcinki się spodobają. Nie, nie mówcie. Nie mówcie mi, że twórca tego kanału. Uważa Alana Łejka dwójkę za świetną grę. Jakby po analizie, że według niego to jest świetna gra, bo wyjdę z siebie i stanę obok. Naprawdę kurwa. Kurwa, aż mi się ciepło zrobiło, nie? Aż mi się ciepło zrobiło. O Nie chcę nawet tego słyszeć. Mają to no, zachęcam do jakiejkolwiek odpowiedzi w formie komentarza, lajka, suba. Doceniam naprawdę wszystko. Na tymczasem żegnam się z wami. Na subskrybujcie kanał i tak dalej. Problem jest taki, że ten materiał, mimo że ma swoje momenty pod względem Rzeczywiście, przedstawiania ciekawych informacji albo przedstawiania ciekawych materiałów, to w zdecydowany sposób próbuje się podczepić pod coś, czego nie rozumie, ale identyfikuje, że jest to bardziej popularne i ewidentnie mu to przeszkadza. Mówię tutaj po prostu o tym, co, co Kiszak robi. I jest to nieeleganckie zachowanie po prostu. To jest nowiutki kanał w ogóle: 4 miesiące, 3 miesiące, 2 miesiące, 1 miesiąc. No i też. Hmm, no taki. Przyjmijmy na jakby szanuję odwagę na zaczepkę, ale w mierny sposób jest ona wyegzekwowana. Ludzie to już, już trollują w komentarzach. Ale też wydaje mi się, że tutaj będzie dobre zbiegowisko. Właśnie takich, nie wiem, jakie jest. Dork. Dork to po angielsku się mówi, nie? Że ktoś jest Dorkiem. Czyli często ludzi, którzy pewnie się odbili z jakiegoś powodu chociażby od, yy, od humoru stylu prowadzenia w swojej społeczności u Kiszaka I, i bardzo ich to boli, nie? Że zostali jakby wykluczeni z czegoś. Ja też mam całe mnóstwo, całe zastępy takich ludzi, których po prostu wykluczyłem, bo nie podobali mi się, albo nie zgadzałem się z nimi, a z racji, że z racji, że nie byli w stanie najdłużej argumentować swojego zdania, no to chciałem to jak najszybciej uciąć, żeby nie marnować sobie czasu, no nie? I często takie osoby, no to one w uśpieniu, w uśpieniu gdzieś tam sobie satelitarnie krążą wokół ciebie i w momencie, kiedy, kiedy tylko zobaczą okazję, że gdzieś wreszcie zostali zrozumieni i ktoś może pogłaskać ich emocje, to od razu się aktywniają i mówią, że właśnie klasa materiał, merytorycznie, rzeczowo i co, Chyba robi największe wrażenie kulturalnie wyjaśnione, co, jak i gdzie, bez personalnych wycieczek i szukania dram i dymów. No właśnie, wydaje mi się, że ten film bardzo mocno szuka dram i dymów. Bo prawda jest taka, że gdyby tutaj nie była zaczepka do kliszaka i film by po prostu przedstawiał definicję ludologii i narzędzia, jak szukać więcej materiałów ludologicznych, no to nie byłoby tu 7,1 tysiąca wyświetleń, tylko by było jakieś 300, 300 wyświetleń maksimum, które by było oparte na, na ilości subskrybentów. Z tego powodu, że jest w mało interesujący sposób to przedstawione. Nie ujmując tutaj ludologii, ale po prostu jako content zostało to słabo skonstruowane. W momencie, że ja musiałem przełączać na 1.25, bo jakby I get it. Z jednej strony mówimy tutaj o bardzo specjalizacji w doszukiwania się jakichś głębszych materiałów na dany temat, a w kółko jest bita piana na temat czegoś. Dla mnie oczywistego czegoś, co uważam, że osoba inteligentna, nie że się uważam za osobę inteligentną, w szczególności dlatego więcej wymagam, raczej się domyśli, sama znajdzie i sama będzie miała ten ogień pod dupą rozpalony, żeby znaleźć więcej materiałów na dany temat. I nawet jak wpadnie na jakiś tenar, który jest bardzo popularny, to będzie miała na tyle tego ognia pod dupą, żeby to przeanalizować, podważyć ewentualnie i zestawić to z jakimś mniej popularnym materiałem. O właśnie. W zasadzie to ja, jako tako chłopaki zaczęli żartować w ten sposób, gdy komentowali to jak Rojo, który mówi o sobie ludologo, zawsze wbrew wszystkiemu zachwalał kolejno Diablo 4, Starfielda i bodajże Armored Core, nazywając każdą z nich grą dekady. No właśnie, no to się wzięło z takich, no z takiego właśnie, jedne osoby tworzące rozrywkę coś powiedzą, ktoś inny po prostu to zrostuje i to z tego się wzięło, nie? A nie, nie z naśmiewania się z jakiegoś... Ronha Van Rost, Rosta, czy jak on tam się nazywał, jakiś holenderski filozof, który w 1874 roku oglądał dzieci bawiące się na podwórku i stwierdził, że jego nauką będzie analiza gier i jej miejsce w kulturze i wpływ na społeczeństwo, no, no tak nie wiem, dla mnie to są rzeczy oczywiste, a tutaj jest takie takie intelektualne spuszczanie się na nad czymś co jest oczywiste i robienie z tego robienie z tego nie wiadomo czego. O właśnie to jest, za, za duże ego Brak pokory do przyznawania się do błędów, często poprawiał innych pod względem językoznawstwa, a sam popełniał takowe błędy i nie odnosił się do tego. Gdy ktoś mu o tym wspominał, oczywiście w sposób merytoryczny, za, za duża subiektywność w interpretacji, bo można było z nim to skonfrontować. Albo zbyt boga ilość ilość Argumentów też może być tak. Nie wiem, no ja z Kiszakiem na wiele rzeczy się nie, nie zgadzam, a wielokrotnie jakieś tam mniejsze lub większe podczas kilku lat naszej znajomości y, utarczki słowne prowadziliśmy y, i dyskusje na różne tematy, mniej lub bardziej poważne jakoś nie ma z tym problemu. Wydaje mi się, że po prostu większość z osób, która chce podjąć się dysputy, jest po prostu zbyt wymoczkowata, żeby się nie podjąć i to jest bardziej już problem szerszy niż tylko ludologia, tylko problem w społeczeństwie, że ludzie to miękkie, woke, e, uczulone na punkcie swoich emocji, cipy. No i dobrze, no. No ale co, no chłop chyba z tego co widzę tutaj, no to Kiszak go chyba nawet bierze na Discordzie i będzie z nim robił jakąś jakąś rozprawkę, więc prawda jest taka, że chłop dostanie dokładnie to, czego chce, czyli czyli atencję przez chwilę przynajmniej, kwestia czy on utrzyma tą atencję, bo jak będzie w taki sposób bez kiszaka robił materiały, no to raczej nie wróży mu jakiejś wielkiej, wielkiej przyszłości, niezależnie czy jest to ciekawy temat, czy nie jest ciekawy temat. Ciekawy temat to staje się, kiedy go przedstawiasz w ciekawy to w sposób, no nie? No i co, no, 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 no niech mu się wiedzie, no niech mu się wiedzie, ale wyczuwam tutaj taki mocny żal w tym materiale. Myślałem, że będzie, nie wiem, Wyjdzie jakiś brud albo coś, coś konkretniejszego, jakiś większe tutaj będą mi A tutaj troszkę się wynu wynudziłem, powiem szczerze. Snobistyczny materiał. O, tak, to jest y dobrze powiedziane, że bardzo snobistyczny materiał taki. O, to ja jestem ludologiem. Chociaż nie nazywam się ludologiem. O to powiem Wam, kto tak naprawdę jest ludologiem. Ho, dajcie spokój. Ach. Brak pomyślunku z przekonaniem o własnej inteligencji. Straszna rzecz. Straszna rzecz.